Dzisiaj sobie grzebiemy, robimy EXC450 dalej, trochę musiałem poczekać, bo części z oryginału szły. Z nim taki problem się pojawił, że zaczęło wywalać olej tutaj przez pokrywę zaworów. Cały silnik użygało, wstawię wam tam gdzieś przebitkę, jak to wyglądało. Wymieniłem tłoka, znaczy to nie było po wymianie tłoka, tylko no już wcześniej tak się działo, nie? Tłoka i tak wymieniliśmy, bo tam już była... No, cylinderek już był trochę zjechany. Tłok już się nadawał do wymiany, ale problem pozostał. Dalej olej żygało. Jadę zobaczyć, czy z EXC wszystko gra. Z nim był taki problem, że wywalało olej do filtra powietrza. Dobra, zgasimy. Tylko jedynie, co mi w nim nie pasuje, traktor. O kurwa. I co, powyciągałem sobie uszczelniacze z wału, wałek wyrównoważający. No żeby to zrobić, no to niestety musimy tu górę wałek zrzucić, rozrząd, ślizgi. I z tej tak samo, uszczelniacz, kosz, zębatki tu nawalę, sam wałek, łożysko wałka wyrównoważającego. Tu ta powierzchnia mi się nie podoba pod nim, ale no tu już coś było rzeźbione. Widzę, że tu klej jest, ale no może będzie dobrze. Łożysko i uszczelniacz tutaj. I w pokrywie sprzęgła też uszczelniacz kopki. Aha, i tu mamy też tulejkę na kole. Ona też była całkowicie obrócona, ale no to nie było przyczyną, bo no, było to sprawdzone. Wprasowałem tą tulejkę z powrotem. Pokażę wam, jak to na zdjęciach wygląda, jak będę miał tam zdjęcia gdzieś. I złożyłem, ale to dalej się ciśnienie w skrzyni robiło, wywalało olej. A olej wywalało dlatego przez pokrywę, a nie przez filtr. Bo zatkana była tu odma do filtra powietrza. Tu w tym trójniku ktoś śrubę z izolacją wsadził. Chyba przed sprzedażą, bo to świeżo sztuka kupiona. Myślę, że był ten problem. Po prostu gościu zatkał na trójniku, żeby olej nie szedł do... Ciśnienie nie szło do filtra powietrza. I jakiś czas to jeździło, ale 5 godzin zrobiło i zaczęło żygać fest. Także co, tu mamy wszystkie graty. Gazgasz też czeka na korbę, na przebicie, na cylinder, na tuleję. U Wojtali będzie robiono. A tu jeszcze mamy takie rzeczy jak... To jest do gazgaza, samuraj, do mieszanki na później. Co tu jeszcze mamy? O, łożyska na wał. To też będzie chyba gazgaz. I uszczelniacze. Zestaw uszczelniaczy. Uszczelniacze na wał, na ten, na cały... Na ten cały wałek wyrównoważający, łożysko wałka, to będzie do KTM-a. To sobie do oleju wrzucę też za jakiś czas może, bo tamte były połamane, było widać na filmie. Świeca do gazgaza. Żelki. Speed Factor MX, oczywiście były części zamawiane wszystkie. Także polecam, polecam, wszystko miało. Spinki łańcucha 3, bo to się przyda. To do żadnego. Speed Factory. Olej do... Do czego to był? Aha, do też gazgaza. Do skrzyni. No i tu mamy uszczelki Vertex. To jest na, do KTM-a na pokrywę tego magneta i pokrywę sprzęgła. I tu mamy cały zestaw uszczelek na gaz-gaza. No, czyli tak to wygląda. Sporo gratów. I fajnie, będzie się składać. Z gaz-gaza oczywiście osobny odcinek. Już sobie łożyska nowe wprasowałem. Także wszystko sobie czeka na swoją kolej, bo no, tak czy tak muszę czekać na wał. I co więcej? Chyba tyle, no nic, ja się biorę w takim razie za te uszczelniacze, trzeba je dobrze powkładać, uszczelniacze montujemy na kleju. Także muszę to fajnie, na spokojnie poosadzać. Praskę sobie zakupiłem, także tak jak mówię, łożyska w karterach fajnie pochodziły. I tu tak samo na kleju wszystko montuję. Dobra, małe cięcie, inny dzień mamy. Z tej strony uszczelniacz na wał wszedł, fajnie. Magneto założyłem, rozrząd już założony. Napinacz z tej był problem,
Ale tak, uszczelniacz na wałek wszedł. Łożysko też nowe dałem. Z tym gorzej jest, bo gdy go wpychamy z tym prawym uszczelniaczem na wał, bo gdy go wpychamy, spada sprężynka, no i wypycha nam go na zewnątrz, tą gumę. Także tu jest duży problem to wepchnąć i stwierdziłem, że może nagram, jakim sposobem to spróbuję zrobić teraz, bo już jeden uszczelniacz no niestety wypchnęło i musiałem wyrzucić. Na szczęście szybko przyszły nowe. Także co, mam jeszcze dwa w razie W, bo są takie same. I co, no i taki myk chciałem zrobić, że kawałek folii sobie skleiłem na grubość tego tam wewnętrznego, ta wewnętrzna średnica wału. Nałożę to, nasmaruję olejem delikatnie, bo od tej strony muszę go wkleić, nie? Także oleju nie mogę dać za dużo, żeby po prostu go wkleić dobrze. No jest to problem dosyć duży. Zobaczymy, czy go wypchnie tak, czy go nie wypchnie. Zrobiłem sobie na szerokość tego wewnętrznego, mówię, tam wał ma 35. Mam taką tulejkę z prasy teraz co milimetr. Dopasowałem ją na średnicę tak jakby wewnętrzną uszczelniacza albo zewnętrzną wału i ten. No i spróbuję tym sposobem co ten. No i rureczka poszlifowana, też dopasowana na uszczelniacz i delikatnie popukać będzie trzeba i może wyjdzie, zobaczymy. Także ja sobie odtłuszczę wszystko, przesmaruję tak jak trzeba. No i będziemy patrzeć, no, czy to zda egzamin ta folika, czy nie, bo mówię, tu jak mamy odtłuszczone, to on się podwija. Teraz to sobie tak wsadzę na ten. Muszę później dwoma rękami, przesmaruję i zobaczymy. Dobra, widzimy się za chwilę. I tak to wygląda. Przesmarowałem tylko tą folię sobie olejem lekko. Zaraz oświecę może trochę. Uszczelniacz z zewnątrz jest przesmarowany klejem do gwintów, także no co, próbujemy, zobaczymy czy wyjdzie czy nie. Fajnie sobie weszło na folikę. Mam nadzieję, że mi go nie wypchnie teraz. Rureczka dopasowana, czysta i próbuję. O mój Boże, chyba siadło. Nie wylazł nigdzie drugi uszczelniacz. No i chyba wszedł, no kurde. Zresztą zaraz się okaże, czy wszedł. Uff, całe szczęście. Także jest wklejony na kleju. Inaczej go nie wsadzicie, od razu mówię. Z folią jest problem. Olej, folia, żeby się ślizgała po uszczelniaczu. Ja jeszcze sobie troszkę podgrzałem, żeby ta guma była większa. Bardzo bez sensu. No ale faktycznie, jak tu mamy taką ostrą krawędź, zaraz wam pokażę. Jeśli wkładamy uszczelniacz i tu jest ostra krawędź, no to on sam z siebie nie może wyjść. A tak to po z folii się zrobiła taka tulejka i fajnie weszło. Dobra, to co, ja składam tu na wał, zakładam zębatki, kosz, kopka, wałek wyrównoważający, pokrywa z tamtej strony, wszystko skręcić, z tej wszystko skręcić i będziemy widzieć, no klejnie sobie wyschnie i tak go dzisiaj chyba palił nie będę. No i cyk, złożone tutaj te strony dwie, pokrywę jeszcze muszę podokręcać. Składam sobie mniej więcej tak, żeby było. Dzisiaj nie palę, żeby ten klej dobrze wyschnął. Jutro sobie odpalimy i zrobimy test, czy to coś pomogło, czy nie. Bo jak nie, to będzie kompletna porażka. Także co, składam dalej i widzimy się chyba za chwilę. Chociaż nie, jeszcze, o, jeszcze Yamaszka tu trafiła do mnie dzisiaj. Przegląd jakiś tam podstawowy, zaworki, rozrząd zrobimy. A czy coś więcej, a i lagi będzie trzeba. A czy coś więcej, to zobaczymy. Chłopak na razie chciał tą górę, żeby zobaczyć. Na tłoka mówił, że na razie nie ten. Sprawdzę, może jakieś łożyska, czy coś tam, jakieś luzy mają. Ale to się zobaczymy. Podstawa to zaworki. 5 zaworków jeszcze Yamaszka ma, także posprawdzamy. Ta laga całkiem się polała. Dobra, tyle. Składam dalej KTM-a i ten. A jeszcze tu gaz stoi. To gaz to wiecie co i jak. Gaz się robi, czekam na wał. Kartery pomyte. Jak ktoś Facebooka, Instagrama śledzi, to widział. Jak nie, to nie widział. Trochę tu mam bałagan, bo z tymi uszczelniaczami tu to tak jak mówię, było zamieszanie takie, że głowa mała.
Ale tu już skrzynia siedzi. Jakby wał był, to już można sobie składać te graty wszystkie. A. Ale no co zrobić. Wał poszedł do Wojtali i cylinder na tuleje tak samo do Wojtali. Także czekamy sobie. Dobra, biorę się do roboty. Ostatnio w tym miejscu się sobie żygnął. Teraz odma nic. I tu nic. Może co z tego będzie. No zobaczymy, jadę do domu. Trochę już pojeździłem, także może pomogło. Trochę się trzeba było napocić. No i kolega się wyczekał, ale prawie miesiąc czekania było, jak nie lepiej, na uszczelniacze, na wał.